Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i ciekawe zapytanie. Czy zasady psychotestów dla kierowcy auta służbowego kategorii B zatrudnionego w firmie prywatnej są identyczne jak w firmie korporacyjnej, państwowej czy jakiejkolwiek innej? Zapytanie. Witam Panie Doktorze. Chciałbym zapytać o kwestię przedstawioną na filmie psychotesty dla kierowców samochody służbowe kategorii B na Pańskiej stronie psychotesty-kierowców.pl. Jestem osobą bez widzenia stereoskopowego, ale również wyczytałem, że brak takiego widzenia wedle nowych przepisów z 2011 roku nie dyskwalifikuje mnie przy prowadzeniu auta służbowego, a w badaniu psychologicznym uprawniony psycholog może pominąć badanie na widzenie obuoczne, stereoskopowe czy przestrzenne, jakby je nie nazwać. Natomiast chciałbym się dowiedzieć, czy kierowcę zawodowego kategorii B, ale zatrudnionego w prywatnej firmie to obowiązuje, no i jaka jest również różnica? Odpowiedź moja jest prosta. No teoretycznie lekarz czy psycholog nie powinien dyskryminować pracownika niezależnie od rodzaju firmy, także tak jak powiedziałem, czy to korporacja, czy firma państwowa, czy prywatna, ale mówię o pracowniku, czyli pracownika obowiązuje kodeks pracy, w nim są badania profilaktyczne, czyli wstępne, okresowe i kontrolne, a następnie jeżeli chodzi o zakres badań profilaktycznych, no to dla kierowców samochodów służbowych kategorii B, podkreślam, wchodzą oczywiście badania psychotechniczne, czyli psychotesty, czyli w sumie badania psychologiczne. No, jest jedna ciekawa sytuacja, kiedy nie musisz robić psychotestów. Zgadnij jaka. No, jeżeli nie wiesz, to Ci podpowiem. Jeżeli jesteś właścicielem swojej firmy, jeździsz swoim autem do 3,5 tony, wierz mi, wystarczy Ci jedynie prawo jazdy i nie musisz oczywiście robić żadnych badań, czy u lekarza, czy u psychologa, czy u kogokolwiek. Nie dotyczy to oczywiście taksówkarzy, którzy podlegają pod ustawę o transporcie drogowym. No, na tym kończę. Psychotesty dla kierowców służbowych kategorii B, temat kontrowersyjny. Szczególnie dlatego, że kiedyś nie trzeba było ich robić. Natomiast Ciebie zapraszam tutaj na moją witrynę internetową psychotesty-kierowców.pl. Koniecznie też skomentuj ten filmik. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Na stronie psychotesty-kierowców.pl możesz zapisać się do mojego newslettera, gdzie wysyłam tak okresowo, raz na kilka tygodni najnowsze newsy, najnowsze informacje dotyczące psychotestów dla kierowców, badań kierowców oraz innych jakichś powiązanych z tym tematów.